Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Sokółka, w imieniu swoim własnym, jak również wszystkich pracowników oraz pracowników jednostek podległych, chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt, z okazji Nowego Roku. Przede wszystkim życzymy zdrowia, radości na każdy dzień, braku samotności, abyście Państwo mogli mieć wokół siebie osoby najbliższe, osoby, które są Państwu przyjazne, tak jak przyjazne chcielibyśmy utworzyć urząd. Rok 2015 jest rokiem przejściowym w funduszach unijnych. Chciałabym przygotować urząd do pozyskiwania środków w jak największej ilości, tak aby nasze miasto, nasza gmina jak najwięcej skorzystały na funduszach unijnych. W tym miejscu chciałabym Państwa zaprosić do współpracy. Do współpracy na rzecz miasta i gminy Sokółka. To Państwo znają potrzeby tego miasta, tej gminy. To Państwo decydują w wyborach, kogo chcecie mieć za swoich przedstawicieli. Mam nadzieję, że i w 15, i w następnych latach będzie układała się nam współpraca jak najlepiej. Drodzy Państwo, jeszcze raz z okazji zbliżających się świąt wyznawcom prawosławia, jak i wyznawcom religii rzymskokatolickiej chciałabym życzyć wszelkich pomyślności, radości życia, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Wesołych świąt i szczęśliwego 2015 roku!